Witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku Wideo Błąda. Ze mną jest fenomenalny zawodnik GKS-u Katowice, Adrian Błąd. Adi, przywitasz się? Witam serdecznie, fenomenalny, żeś podkreślił od razu. Spokojnie, mam nadzieję, że to dopiero przyjdzie, bo na razie to daleko jeszcze do tego. Adi, jesteśmy po pierwszym meczu sparingowym, który wygraliście 2-0 po bramkach Andrei Prokicza i Dawida Plizgi. Mecz w moim przekonaniu bardzo dobry w waszym wykonaniu, bo od początku do końca gdzieś nad tym rywalem dominowaliście i stwarzaliście tę sytuację. Jak ty ocenisz to spotkanie? Bo grałeś tam pierwsze 45 minut. Na pewno dużo akcji ofensywnych z naszej strony, wysoki pressing, który stosowaliśmy w tym meczu, pozwolił nam na te akcje. Szybko odbieraliśmy piłkę naszemu rywalowi, przez co stwarzaliśmy groźne sytuacje. Na pewno dużo założeń, które gdzieś tam nakreślił nam trener przed tym sparingiem, dużo zostało zrealizowanych. Na pewno cieszy też wynik. Myślę, że jakbyśmy dołożyli jeszcze więcej skuteczności, więcej zimnej krwi, to ten wynik byłby okazalszy. Na pewno jest to też moja sytuacja. Także no, mam nadzieję, że taki sparing jest tylko na plus, a za chwilę czeka nas następny. Dobrze, Adrianie, skoro już wspomniałeś o swojej sytuacji, o tej skuteczności, to ja dla Ciebie coś przygotowałem, co chciałbym, żebyś krótko skomentował. Dobra, zrobię taką analizę, ale Jacek mógł, nie mamy czym malować, ale będziemy... Po ławce. Dokładnie, będziemy tutaj drzeć, okej? Okay? To szykuj się, mój drogi. Czekaj, od początku, proszę. Tak jak mówiłem, no, jesteśmy dosyć wysoko na połowie przeciwnika, szybki odbiór, szybka finalizacja, no mówię, tak jak to miałem wcześniej, troszkę zimnej krwi i takiej kropki nad i brakowało, ale cieszy to, że na pewno w tym sparingu w pierwszej, w drugiej połowie stworzyliśmy dużo sytuacji, dużo odbiorów, dużo było gdzieś tam oskrzydleń, wrzutek, także to może tylko cieszyć, bo jest tak naprawdę powód do zadowolenia po takim sparingu. Powiedz mi, oddaj mi najpierw mikrofon, bo jeszcze mnie zwolnią, no nie? Jak zobaczymy, że tak sobie świetnie radzisz. Powiedz mi, Adi, w tej sytuacji mogłeś się lepiej zachować? Bo uderzyłeś w bramkarza, który wychodził, skracał ten kąt, ale mnie wydaje się, że mogłeś próbować lobować go. To jest trudne uderzenie, czy jak to w ogóle wygląda z perspektywy napastnika, który dochodzi do takiej sytuacji? Znaczy, wiesz co, no, tutaj tak już na chłodno patrząc, no to dużo rozwiązań było, bo zarówno mogłem puścić piłkę do Grześka Gońcarza, który włożyłby ją do pustej bramki, mogłem po prostu zatrzymać piłkę, to bramkarz by przeleciał, no dużo, tak jak mówisz, też troszkę podciąć piłkę nad bramkarzem, no także no wyszło jak wyszło, wiadomo, szkoda, ja się na razie cieszę, że dochodzimy do tych sytuacji, jest tych sytuacji mnóstwo, a tak jak powiedziałem już wcześniej, no mam nadzieję, że ta skuteczność przyjdzie i tych akcji, z tych wielu akcji więcej zamienimy na bramki. Dobra, a wróćmy jeszcze do początku tego fragmentu, który przygotowaliśmy dla Ciebie wraz z Sebastianem. W momencie, kiedy Ty odbierasz tą piłkę zawodnikowi, jesteście ustawieni tam chyba z Wojtkiem Kędziorą, tak, czy tak. Z Wojtkiem Kędziorą, prawda? Wysoko presujecie tego rywala, czyli robicie to, co trener Paszulewicz, to, czego trener Paszulewicz od Was wymaga. I w momencie, kiedy ta piłka do Ciebie trafia, Ty już widzisz, jak chcesz tą akcję rozegrać, czy jednak czekasz na jakiś ruch kolegów i jakby pozwalasz jej, tej akcji, żyć swoim własnym życiem? Czy wiesz, no wcześniejsze nawet treningi, jak mieliśmy rozgrywanie ofensywne, no to była podobna w sumie sytuacja, gdzie zawodnik mający piłkę musi naprowadzić na rywala, żeby ktoś go w końcu mógł zaatakować. No i tak samo było w tej sytuacji. Prowadząc piłkę, rywal do mnie doskakuje, gram do Wojtka do boku i tak naprawdę stwarza się sytuacja 3-1, bo jeszcze jest Grzesiu z drugiej strony. No także wymarzona sytuacja dla ofensywnych zawodników. Okej, tu o ofensywnych zawodnikach już powiedzieliśmy, o skuteczności było, ale mamy też zawodników defensywnych, którzy spisali się równie dobrze, co ci ofensywni w tym sparingu, no bo nie wpadło nic do bramki. Tak naprawdę nie wpadło nic do bramki i nie było zbyt wiele zagrożenia pod naszą bramką, ale nam udało się znaleźć taki fragment, gdzie naszym zdaniem Mateusz Abramowicz zachował się naprawdę dobrze. Ja Ci go pokażę, jeszcze raz Ci oddam mikrofon, ale potem mi musisz go zwrócić, dobra? Nie, może faktycznie się zamienimy. Nie, zamienić się na pewno nie zamienimy, dobra? Dobra, dawaj. Co najwyżej, spójrz na to. Czekaj, tu jest ta sytuacja. No nie? O, widzisz? No tak, tutaj rzut wolny. W pierwszej połowie i w drugiej był podobny rzut wolny, w sumie praktycznie z takiej samej odległości. W pierwszej połowie gdzieś tam ten zawodnik próbował nad murem i kamyk ofiarnością swojej twarzy, że tak powiem, uratował nas. No tutaj Mateusz czekał do końca, na pewno
fajna interwencja, zbicie do boku. Wiadomo, no nie jestem bramkarzem, żeby też oceniać, jasne, bo ja tam się tak samo na tym znam, ale widać, że najważniejsze nie było zagrożenia po tej akcji dalej, także na pewno na plus. Dzisiaj jest takie święto sportu na świecie. Nie wiem, czy się orientujesz, o czym mówię. Dobrze. Kurczę, nie, dobrze. Jeszcze dobrze. A gdzie się odbywają? Ty, nie wiem. W Pjongczang. Piękna nazwa, weź, Pjongczang. Bo mnie pociągnę za język. Nie, ale powiedz mi, ty się poza piłką nożną interesujesz czymś jeszcze? Jakimś inną dyscypliną sportu? To znaczy, wiesz co, no... Często jeszcze będąc w Lublinie, czy nawet w Gdyni w sumie będąc, to gdzieś tam piłką ręczną, także... Gdzieś tam zdarzało się chodzić na mecze piłki ręcznej, także... Troszkę. Czyli... To na pewno wiadomo, teraz tak jak nasi na przykład skoczkowie, no to na pewno każdy to ogląda, każdy się gdzieś tam emocjonuje, analizuje i tak dalej, także myślę, że ja tak A samo. A tu na obozie będziecie mieć możliwość gdzieś obserwowania czy śledzenia tych wyników? Znaczy wiesz co, jedynie internet, no bo wiadomo, dzisiaj rusza też Ekstraklasa, tak. Myślę, że wielu by chciało obejrzeć, ale nie będzie nam to dane, no nie mamy takiej możliwości, ale... To jest na pewno szkoda. Że tak no właśnie, rusza według wielu najlepsza liga na świecie, no, czyli Ekstraklasa. I to jest taka miłość od pierwszego wejrzenia chyba każdego kibica, który interesuje się piłką nożną. Ale co tak naprawdę ma Ekstraklasa, czego nie mają inne ligi, że tak chętnie ją oglądamy? No, po prostu jest nasza, no Polska, no to wiesz, no ciężko. Wiadomo, każdy ogląda ligę angielską, tak. Hiszpańską i tak dalej, niemiecką, ale jednak zawsze każdy narzeka gdzieś na tą naszą polską, ale i tak każdy ogląda. Tak, tak, że... dokładnie. To taki jest ten powrót, że wszyscy mówią, kurde, w Hiszpanii ta piłka szybciej chodzi, w Anglii szybciej biegają. No i tak wszyscy idą na polskie stadiony. Dokładnie, tak, i się cieszą na nie i żyją tym. Tak, no każdy wiadomo, no każdy gdzieś jest wychowany w danym mieście, żyje swoją drużyną od małego, także ja tak samo byłem wychowany w Lublinie od małego, też chodziłem na mecze. Też się emocjonowałem tym, także myślę, że tak ma każdy. Widziałeś, co zrobił dzisiaj na treningu Dawid Plisga? Taki na początku, krótki, taki tak. No, wziąłem, taką no, sztuczkę wziąłem, techniczną. Wziąłem, no. Powtórzysz? Nie, co ty chcesz, żebym się zabił? Nie, ale powiedz mi, tak twoim zdaniem no. Plisgi to taki zawodnik, który tą technikę ma naprawdę, naprawdę wysoką. Bo to nie było proste, co on zrobił, nie było zwykłe podbijanie piłki, które ja jestem w stanie zrobić, no nie, tam lewa, prawa, potem mi ucieknie, no nie, ale się da zmontować. No czy wiesz, no na pewno Dawid dysponuje dobrym wyszkoleniem technicznym, także ma dobry stały fragment, także to też potrafi uderzyć w punkt, także to też pokazuje, że gdzieś tam ma dobrze ułożoną stopę. Myślę, że jest takich dużo zawodników u nas w drużynie, którzy jak to się mówi, nie przeszkadza im piłka. Mm-hmm. Jeszcze raz oddam ci już ostatni dobra, mikrofon, dawaj. Bo Cześć, mam dwie rzeczy. Sztuka, co? Nie, właśnie tym razem nie do trzech razy sztuka, bo znowu mi oddasz ten mikrofon, mam taką nadzieję. Adi, pokażę ci interwencję. Hokejem się interesujesz? No w sumie nie dane mi nigdy było na hokeju być, bo... No ale... Od niedawna, w sumie już trochę minęło, odkąd jestem w Gieksie, ale... Jakoś nigdy tak się nie zdarzyło, żebym jeszcze mógł się wybrać. To ja ci coś pokażę, co... Bo oczywiście w klubach, w których byłem, nie było hokeja. No nie to było. Wiemy, w Gdyni tak nie ma takich sekcji, no GKS Katowice wielosekcyjny klub. Na siatkówce tak. Byłeś, prawda? Na siatkówce zdarzyłeś. Byłeś, no właśnie, byłeś na siatkówce. I co powiesz o tej dyscyplinie sportu? No, podobało ci się? Tak szczerze, czy siatkówka cię fascynuje, czy nie? Bo ja miałem tak, że... Czy jakby mnie fascynowała, to bym był siatkarzem. Znaczy, no nie co, byłbyś siatkarzem. Uwierz mi, że nie byłby... Proszę cię, najmniejszy chyba w historii przyjmujący. Tam nie jest co z tego. Patrz, ile jest koszykarzy niskich. No ale... Adi, dobra, to wróćmy do tego hokeja. Zobacz, interwencja naszego bramkarza w meczu z mistrzem Polski. No to z Krakowią, no tak. To wczoraj się odbył ten mecz. Tak, widziałem, wygrali, nie? Wygrali, dokładnie. Widziałem na internecie. Tak. I teraz zobacz, jak ładnie interweniuje Shane Owen. A to chyba, to wiesz co, to chyba Seba z tym, z Abramem i z Wierzbikiem powinni się wypowiedzieć. I patrz to. Czekaj. On jest, tutaj. A, tu jest. Tu jest, no nie? Ta piłka, ja mówię, to krążek. Kurde, to jest krążek, dobra. Dokładnie. Już prawie wpada do bramki, no nie? I co robi Shane? No i to tak samo jak w piłce nożnej, no instynktowna gdzieś tam parada bramkarza, można powiedzieć, która ratuje skórę całej drużynie, to tak samo jest w piłce, no jeżeli gdzieś tam pozwoli się przeciwnikowi dojść do własnej bramki, no to ostatnim ostojem jest bramkarz, który no ratuje skórę zazwyczaj swoim kolegom. Zobacz to, co? Młody, gniewny, nie no, co ty pokazujesz nadziei? W ogóle? Co to za zdjęcie? Bo to same gwiazdy widzę, same gwiazdy i jakąś panią. Gwiazdy i pół. Gwiazdy i pół. Nie, no to jest... O Jezu, wiesz, kiedy to? Ojej,
ja już nawet nie pamiętam, ile to lat. To tu widzę, że to Mariusz Lewandowski jeszcze w formie. No tak, to jeszcze Robert był bodajże w Lechu. Aha. Poznań. Nie, to jest gala piłki nożnej. A wymienisz wszystkich tutaj na tym zdjęciu? Możesz, no tak, możesz zacząć od najprostszego, czyli od lewej. No to wiadomo, no ja od lewej. Obok mnie jest obecny trener Zagłębia Lubin, Mariusz Lewandowski. Ta pani to jest obecna, znaczy była dziewczyna następnego kolegi Ariela Famulskiego. No to następnego pana to chyba nie będę przedstawiał, bo to ten, wiadomo, jego nikt chyba nie kojarzy. No nie? Chyba nie, chyba nie poznają, nie? No. To jest, ja wiem tylko, że Herbuś jest w kadrze, a ten chłop gdzieś tam czasem pałęta przy nim na tych filmikach. Tak, tak. No to Robert Lewandowski, a ostatni to jest kolega mój Tomek Wasilewski. Też jeszcze gra piłkę w Prochowiczance Prochowice. To ciekawy klub. Lubina tam. Powiedz mi, drogi, człowieku, kto cię ubierał na tą galę? Nie wiem, prywatny stylista. Prywatny stylista? Świetny krawat ci tam dobrał. Nie, ładny. No, ogólnie tam wesoły. Wesoło było po tym zdjęciu, no. Ale to już dawno, nieprawda. Ważne, żeby mieć dystans do siebie. No, no mnie też się zdarzało. No, co mam się... Ja kiedyś miałem, chłopie, długie włosy. Co, dredy czy co? Nie, bo dredów nie miałem, nie starczyło mi odwagi, bo bałem się, że wiesz, że tam jakieś robaki czy coś będzie łaziło, ale miałem długie, kręcone. Ja też miałem dredy, wiesz to. No na pewno. No. Zresztą nieważne gdzie. Dobrze, moi mili, przed nami jeszcze parę dni tego obozu. Kolejny odcinek wideo błąda, chyba że się obrazimy na siebie. No, może wiesz, bo to już będzie kolejne dni, to już napięta sytuacja. Mam nadzieję, że nie będzie taka napięta, że uda się gdzieś to, tą sytuację gdzieś rozluźnić. Gdzieś wciśniemy spokojnie. Tak, oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. My tego potrzebujemy. Cała dowolność. Tak, wspierajcie nas w tej ciężkiej pracy. Dokładnie. I co? I do usłyszenia za parę dni. Dokładnie, pozdrawiamy. Pa, pa.